Dobra, akcja! Hej, no pytanko, masz może chwilę? Tak. Dobra, to mnie nie przeszkadza. Co sądzisz o ludziach starych? Jest wiele wyjątkowych starych osób. Myślę, że doświadczenie, jakie zdobyli, może przydać się również nam. Przepraszam, co sądzisz o ludziach starych? Starych? No nie wiem, no. Starzy jak starzy, no. Słyszałeś o tej nowej grze? Ale co ostatnio? Ostatnio wyszła nowa gra. Ja mówię, okej? Okay? Usiądź i nie przerywaj, po prostu usiądź. No, ludzie starzy, no tu jest dużo ludzi starych w tej szkole. No, niektórzy są tacy trochę, no nie chcę powiedzieć jakoś brzydko, że odklejeni od rzeczywistości, no ale no są tacy trochę z księżyca. Fajni są starsi ludzie. Tak. Opinia powtórzona, to jest już drugi raz jak to słyszymy. A może pan ma coś do dodania o ludziach starych? Ludzie starzy są... Uważam, że ludzie starzy są starzy. Nie mają jakoś wybitnie dużo w głowach, jednakże się wymądrzają ciągle. Podają nam swoje opinie, które nie są prawdziwe. Uważam, że starzy ludzie to zło. Wzbudzają we mnie ogromne wzruszenie. Mam bardzo dużo sympatii dla takich ludzi i jeśli no po prostu widzę, że taka osoba potrzebuje pomocy, to jakby po prostu bardzo chcę jej pomóc. Tak o plusach może, znaczy może nie plusach, ale no według mnie każdy będzie kiedyś stary i każdy w pewnym sensie może się tak zachować gorzej albo lepiej. No tyle tak na tym sądzę. Ujmę to tak. Czasami są przyjemni, mili, a czasami są wredni i okrutni. Starych ludziach, no stary ludzie są fantastyczni, fantastyczni. Ja bardzo lubię robić filmy o starych ludziach, bo oni ogromną ilość rzeczy przeżyli, takich, do których ja jeszcze nie dorosłem. Jeszcze raz, ja muszę się zastanowić. Jeszcze raz. Są bardzo podatni na manipulacje, ich źródłem informacji jest głównie telewizja. Na jednym kanale w telewizji mówią o tym, w drugim o tym. I następuje dezorientacja, więc no, trzeba wspierać takie osoby i mieć do nich wyjątkowy szacunek. Dobrze, rozumiem, dziękuję. A ty? Ludzie starsi, starsi ludzie. Ludzie PiS-u i ludzie Trwamu, Rydzyka. Dziękuję bardzo. Mówisz o ludziach starych? No, sądzę, że są całkiem sympatyczni. Na przykład moja babcia, ja ją bardzo lubię. Albo dziadek. Z nim nie ma problemu. Chociaż to zależy też od człowieka. Co masz na myśli? No, niektórzy starsi ludzie mogą być dosyć niesympatyczni, mogą być bardzo tacy pełni gniewu może do młodszego pokolenia, czy chociażby, nie wiem, bardzo wulgarni jak na swój wiek. Spotkałaś się z taką osobą starszą, która jest wulgarna? Tak. Czasami się spotkałam na ulicy, czy chociażby nawet w markecie. Wydaje mi się, że ludzie starzy są często mili, ale to zależy od osoby, bo tak w zasadzie to my chyba znamy raczej dużo niemiłych starych osób, prawda? Ja jestem zdania, że Max ma rację, że są osoby niemiłe, ale są też osoby miłe, na przykład, które częstują jedzonkiem, bardzo pyszne jedzonko, naprawdę. Przepraszam, mam pytanie. Co sądzisz o starych ludziach? Sądzę, że są dość upierdliwi, aczkolwiek mogą coś wnosić do naszego społeczeństwa. No sama już jestem stara, więc co ja mogę powiedzieć? No. Dobra, akcja! Hej, no pytanko, masz może chwilę? Tak. Dobra, to mnie nie przeszkadza. Co sądzisz o ludziach starych? Jest wiele wyjątkowych starych osób. Myślę, że doświadczenie, jakie zdobyli, może przydać się również nam. Ludzie starzy? No tak. W zasadzie to można dużo o nich powiedzieć. Ludzie starzy, bardzo spoko osoby, fajne są. Ale czemu ty mi przerywasz? Usiądź spokojnie, okej? Okay? Na spokojnie. Więc ludzie starzy, można powiedzieć bardzo dużo o nich. Ogólnie są to bardzo
osoby pozytywne, wspaniałe, bardzo mądre i naprawdę są bardzo inteligentne na swój sposób. Takich ludzi trzeba po prostu szanować. To jest już drugi raz, jak to słyszymy. A może pan ma coś do dodania o ludziach starych? Starsi ludzie, bardzo pozytywne osoby, zawsze można z nimi porozmawiać. Osoby starsze zawsze są pomocne, między innymi w pracach domowych, zawsze można z nimi porozmawiać o historii. Ogólnie pomocne osoby. Wzbudzają we mnie ogromne wzruszenie. Mam bardzo dużo sympatii dla takich ludzi i jeśli no po prostu widzę, że taka osoba potrzebuje pomocy, to jakby po prostu bardzo chcę jej pomóc. Ale no według mnie każdy będzie kiedyś stary i każdy w pewnym sensie może się tak zachować lepiej. No tyle tak o tym sądzę. My to tak. Moim zdaniem starsi ludzie są idealni, doskonali. Nie wiem, gdzie bez nich bym skończył. Nie mają jakoś wybitnie dużo w głowach, jednakże się wymądrzają ciągle. Podają nam swoje opinie, które nie są prawdziwe. Uważam, że starzy ludzie to zło. Powinni być szanowani. Trzeba wspierać takie osoby i mieć do nich wyjątkowy szacunek. Dobrze, rozumiem, dziękuję. A ty? Ludzie starsi ludzie są piękni i inteligentni. Są super, uwielbiam ich, dziękuję. No, sądzę, że są całkiem sympatyczni. Na przykład moja babcia, ja ją bardzo lubię. Albo dziadek. Spotkałaś się z taką osobą starszą, która jest wulgarna? Nie. Mi się, że ludzie starzy są często mili, ale to... Bo tak w zasadzie to my chyba znamy raczej dużo miłych starych osób, prawda? Ja jestem zdania, że Max ma rację, że są osoby miłe, ale są też osoby miłe, na przykład, które częstują jedzonkiem, bardzo pyszne jedzonko, naprawdę. Sądzę, że są wspaniali. Dużo wnoszą do naszego społeczeństwa. Dobra, akcja. Co sądzisz o ludziach starych?